Był rok 1282. Na ziemię lubelską napadli Litwini i Jadźwingowie. Leszek Czarny, książę krakowski, ruszył Lublinowi na pomoc. Kiedy po długiej podróży książę dojechał do Lublina, zastał jedynie spaloną i splądrowaną osadę. Zmęczony podróżą i przygnębiony widokiem, który zastał, ułożył się pod dębem i zasnął. Przyśnił mu się Michał Archanioł, który podawał mu świetlisty miecz, obiecując zwycięstwo. Leszek Czarny obudził się i pokrzepiony snem zebrał swoje wojsko i ruszył w pościg za wrogiem. Dogonił wojska nieprzyjaciela i pokonał je. Do Lublina wrócił jako zwycięzca. I w miejscu, gdzie wódz wojsk anielskich przepowiedział mu pokonanie wroga, ufundował świątynię pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Święty Michał Archanioł to potężny orędownik, który bardzo często obierany był za patrona świątyń, a także miast. Podobnie stało się w Lublinie. Przez kilka stuleci czuwał on nad mieszkańcami naszego miasta. Uważano, że ten wódz wojsk anielskich chroni Lublin od wszelkiego zła. Odwoływano się do niego w momencie klęsk, głodu, pożarów, wojen, epidemii. W ikonografii przedstawiany był zazwyczaj jako wojownik w zbroi. Jego atrybutami były miecz, lanca i waga. Często ukazywano go w momencie triumfu nad złem, depczącego stopami szatana. Z czasem kościół świętego Michała urósł do rangi najbardziej reprezentacyjnej budowli staromiejskiej, stając się ulubioną świątynią mieszkańców Lublina. To właśnie w Farze przez stulecia skupiało się życie religijne, społeczne i kulturalne miasta. W jej murach odbywały się najważniejsze miejskie uroczystości. W podziemiach świątyni wieczny spoczynek znaleźli najwybitniejsi obywatele Lublina. Przy Farze działały towarzystwa dobroczynne, opiekujące się ubogimi, oraz najstarsza lubelska instytucja oświatowa, czyli szkoła parafialna. Niestety, od połowy XVII wieku wojny, epidemie, kolejne klęski spadające na miasto spowodowały, że Fara zaczęła podupadać. Niesprzyjająca sytuacja gospodarcza sprawiła, że mieszczanie nie byli w stanie należycie utrzymywać kościoła. Ostatecznie w połowie XIX wieku zapadła decyzja o rozbiórce świątyni. Miejsce, gdzie znajdowała się Fara, nazwano Placem po Farze. Obecnie możemy oglądać tu rekonstrukcję jej fundamentów. Dziś, 29 września, w dzień świętego Michała Archanioła, który był patronem Fary, a także Lublina, chcemy przypomnieć o tej wyjątkowej świątyni, która przez ponad 5 wieków górowała nad miastem. Dlatego jak co roku organizujemy Misterium Dzwonu, tym razem w formie wirtualnej. I jak co roku, tak niech i dzisiaj zabrzmi dzwon świętego Michała, który na co dzień znajduje się w wieży trynitarskiej.